Cześć wam, czołem, z tej strony Moskit, witajcie w grze Shootmania Storm, czyli najnowszej produkcji firmy Nadeo, firmy odpowiedzialnej za takie hity, można by rzec, jak Trackmania, Trackmania Nations, Trackmania Forever, Trackmania 2. Shootmania Storm jest jeszcze w trakcie beta testów, otrzymałem zaproszenie do beta testów, tak jak wiele innych osób w ciągu kilku ostatnich dni, bo nastąpił ogólnie zalew tych wszystkich invite'ów na beta testy, no i ja także uzyskałem dostęp. Shootmania będzie jedną szczęście, jakby to ująć, Mania Planet, czyli takiego całego serwisu, całej usługi społecznościowej, na którą właśnie się złoży Shootmania, Trackmania i jeszcze jakaś trzecia gra, której już teraz nie pamiętam i będzie to chyba gra strategiczna, tak mi się wydaje, ale dzisiaj zajmiemy się Shootmanią. Czym jest Shootmania? Jeśli chodzi o interfejs, jest to jeden do jednego przeniesienie tego, co było w Trackmanii. Nie jest to do końca złe, aczkolwiek nadal to wymaga dopracowania, z tego względu, że jeszcze są te naleciałości z tych wyścigów, ponieważ na przykład jeżeli rozłączymy się z rozgrywki w którymś momencie, to dostaniemy napis, że zostałeś rozłączony z wyścigów. No i no sami rozumiecie. Miałem niemałego dzonka, gdy to zauważyłem. Spróbuję teraz znaleźć jakiś serwer. Ubisoft Melee na przykład, czy Melee, czy Battle. Kurczę, są, w tej grze są ogólnie różne tryby rozgrywki i jeszcze nie do końca rozumiem, który na czym polega. Weźmiemy Royal, dobra. Royal Meeting the Point Mapy itp. itd. Może jeszcze poczytać, który tryb co dokładnie znaczy, ale nie szkodzi. Sama rozgrywka w Shootmanii jest połączeniem Quake'a, Unreal Tournamenta, CS'a, no całej masy różnych gier, różnych shooterów i wszystko to można by rzec, że tworzy nawet nową w pewnym sensie jakość. Z tego względu, że w grze nie mamy różnych rodzajów broni, mamy tylko jeden rodzaj broni, który naraz może wstrzelić maksymalnie 4 strzały i właśnie tak wygląda gra, jeżeli o to chodzi. Wow, od kogoś właśnie oberwałem. I gra jest bardzo, bardzo szybka. Przypomina mi Quake'a 3 i mod Instagip, o którym mieliśmy tylko dostęp tylko do Railgun'a i toczyliśmy właśnie potyczki Railgun'em. Podobnie jest tutaj. Każdego przeciwnika zabijemy praktycznie dwoma strzałami. Czasami jednym, jeżeli on już jest dobity. I wtedy oczywiście my zdobywamy punkt, a ten przeciwnik umiera i musi zacząć jeszcze raz. Wygrywa prawdopodobnie ta osoba, która uzbiera 25 punktów. Nie jestem pewien, muszę zobaczyć. Nie, to raczej nie jest ten tryb. Chyba w trybie melee. Przy 20 punktach pierwsza osoba wygrywa. Jak mówiłem, jak przyciśniemy... A coś w ogóle tutaj dziwnie działa, chyba... O, chyba kończy nam się czas gry. Nie wiem. What? O co? Dobra, jeszcze chyba muszę dłużej sobie pokazać, żeby zmienić. Aha, dobra, o to w tym chodzi. Ach, walka trwa aż do momentu, gdy się cały ten krąg zawęzi i w tym miejscu trwa rozgrywka, cała bitwa. Aha, dobra. Dobrze wiedzieć, good to know. Tak to mniej więcej wygląda. Jak już mówiłem, gra bardzo tego przypomina Instagiba, właśnie moda czy modyfikacja, czy jak to zwał, tryb gry w Quake'u 3. Z tego właśnie względu, że tam toczyliśmy zabawę przy pomocy jednej broni i tam jeden strzał zabijał. I ta broń była naprawdę ciężko do używania, tak samo jak tutaj ta broń. Żeby kogoś trafić, no to trzeba naprawdę nieźle przewidzieć, żeby nieźle mieć niezły zmysł przewidywania. A uwierzcie mi, to nie jest proste. O, mapa zaczyna nam się zmniejszać. O, zabiliśmy w końcu kogoś. Oh yeah. Teraz trzeba iść trochę bardziej na środek, coś czuję. Bo inaczej znowu zabije nas ta dziwna fala, dziwna ściana zwężająca się. O, no, udało nam się kogoś zabić. Te strzały nam mamy, maksymalnie możemy 4 strzały oddać. Jednak one nam się, tam widzicie po prawej, znaczy na dole, po lewej stronie, nam się odnawiają i to jest bardzo, bardzo wolne lądowanie, żeby, no po prostu, że to jest masakra. A, dobra, zginęliśmy. Z tego co rozumiem, prawdopodobnie mamy w tym trybie tylko jedno życie. I do momentu, gdy ktoś kogoś nie pokona, ktoś nie wygra, no to my czekamy na odrodzenie. Tak to mniej więcej w ten sposób prawdopodobnie działa. Mamy też system rankingowy, taki ogólnoświatowy, jak sami widzicie, identyczny praktycznie jak w Trackmanii. Gdzie właśnie dostajemy punkty i wpniemy się w górę w naszej hierarchii i pozycji. Wow. O, ktoś się dał zabić. Wow, ma nie... Jezus, co to jest?
Ej, spadaj! Spadaj, gówniarzu! Jeszcze gra nie jestem pewien, kiedy wyjdzie. Prawdopodobnie z tego, co pamiętam, chyba jakoś w tym roku. Jeszcze potem w postprodukcji, w montażu sprawdzę sobie, kiedy premiera ma być gry. I wtedy pomyślimy, jak tutaj wam uwzględnić to. Wow! Chyba można w ogóle robić, nie wiem, jakoś tak mnie odbiło, więc wydaje mi się, że można chyba robić rocket jumpy, bądź po prostu bijać się przy pomocy tej broni energetycznej, czy jak zwał, tak zwał. O! Co, dwa razy trafiliśmy chyba go, nie wiem, tak mi się wydaje, ale jego dwa razy dwa punkty zdobyliśmy. Nie, dobra, za jedno trafienie jest jeden punkt chyba, tak mi się wydaje. Wow, trzy punkty, grubo. Może ona nam się wygrać. No! No gińże! Gin! Gin, cienioku! Jest, 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 jest! I tak się, moi drodzy, gra w Shootmanie. No, teraz mi całkiem nieźle poszło. To muszę oficjalnie i szczerze i w ogóle nieobiektywnie przyznać. Ale jak mówiłem, celowanie w tej grze, no to no, wymaga co najmniej szóstego zmysłu. Bądźmy są szczerzy. Wow, w ogóle wyczajenie, skąd ktoś strzela, żeby mieć oczy dookoła głowy, no to już też nie jest prosta rzecz. Ale gra naprawdę, na początku byłem do niej dosyć mocno sceptycznie nastawiony, szczególnie po tym meczu zaprezentowanym na ostatnim E3, gdzie tam jakieś progracze grali w to. I tak, nie widziałem tego. Tak w tym momencie, po kilku prawie 10 meczach, można by rzec, jestem tak całkiem coraz lepiej na to nastawiony. Gra jest emocjonująca, szybka, nastawiona na skilla, też w dużej stopniu na szczęście, bo strzelenie tymi trafienia to jest jakaś masakra. Po prostu to jest jakaś masakra, porażka. Ale system strzelania, takie odczucie tego, jak się postać porusza i ta dynamika rozgrywki jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie nastrajająca. Przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy. Tak jak mówiłem, to mi najbardziej przypomina Unreal Tournamenta. Właśnie taki ten sposób strzelania, Quake'a pod względem taki sposób rozgrywki. No i z Counter-Strike'a to, że gra będzie nastawiona masakrycznie, mocnie na e-sport. No co tu dużo mówić, gra jest nastawiona tylko i wyłącznie na e-sport i na tryb multiplayer. I widać, że twórcy chcą ugryźć ten spory kawałek tortu też dla siebie. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze większej ilości materiału z Shootmeni, to dajcie mi znać. Wiem, że kilka moich znajomych także ma dostęp do Shootmeni, więc spokojnie można byłoby nagrać coś razem, coś wspólnie, żeby można było też razem się pośmiać i pogadać po prostu. Wow! A, jak się tutaj wstaje na górę, chyba się nie da. No trudno, bywa tak. Jak mówię, jeżeli chcecie coś jeszcze zobaczyć, dajcie mi znać. Ja muszę w końcu popracować nad tym kurczę DayZ, bo tak mi coś ewidentnie nie idzie. I mam nadzieję, że w końcu DayZ coś nagram znowu, bo wiem, że bardzo lubicie te materiały z tej właśnie gry, z tej właśnie modyfikacji. Zresztą, jeżeli chodzi o DayZ, to będę miał niedługo konkurs, w którym do wygrania będzie Arma 2 i Operation Arrowhead, więc śledźcie mój kanał, oglądajcie materiały, bo być może traficie na konkurs, w którym będziecie mogli wygrać Armę i tym samym móc pograć za darmo w DayZ. Więc trzymajcie się, do następnego usłyszenia, do następnego w tym przypadku także zastrzelenia i pa pa!